Witam. Na Pomorskiej ostatnią relację robiłem ponad 3 miesiące temu, ale ta inwestycja zdecydowanie najwolniej posuwa się do przodu, więc przynajmniej będzie widać sporo zmian. Na skrzyżowaniu z Dubois aż po Henryka Brodatego bez zauważalnych zmian. Zaraz dalej, po lewej, pojawił się długi zarys przyszłego chodnika. Tory na tym odcinku zostały ułożone i w dużej mierze wypełnione kostką. Chodnik po prawej został w większości zlikwidowany. Za to zbudowano krawężniki obu jezdni i ułożono asfalt. Torom brakuje jeszcze sporo do pełnego wypełnienia kostką. Od ulicy Nobla nowością jest wybetonowane torowisko i ułożona jego dalsza część. Widać także przyszłe krawężniki lewej jezdni. Fragment przed samym placem Staszica jest dalej rozkopany. Pojawił się jeden tor torowiska ukrytego pod drzewami biegnącego od dworca nad Odrze. Na placu Staszica wylano beton pod skrzyżowanie tramwajowe oraz ułożono i połączono dużą część torów. Dalej w kierunku Reymonta na wcześniej wylanym betonie pojawiły się złożone tory. Po prawej widać nowy zarys chodnika. Na wysokości ulicy Biskupa Tomasza widać rozkopaną rurę, zapewne wiodącą do ciepłowni, i ten fragment jest jeszcze nieruszony. Dalej, aż prawie po Reymonta, ciągnie się nowy beton i jeszcze niezłożone torowisko. Na skrzyżowaniu z Reymonta znaczny postęp. Pojawiło się nowe torowisko oraz duża część wyasfaltowanego skrzyżowania, po którym jeżdżą już samochody. Dzięki za oglądanie. Do zobaczenia.